Kolejny druk, zmiana w budżecie miasta Krakowa na rok 2013 dotyczy zmiany w planie wydatków w dziale 600, 700, 757 i 921, projekt prezydenta miasta Krakowa, druk numer 1581, pierwsze czytanie. Jest prośba o wprowadzenie do drugiego czytania. Bardzo proszę, referuje pani Małgorzata Okarmus. Druk numer 1584. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, projekt uchwały zawiera po pierwsze zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 865 988 zł. Jest to w zadaniach Centrum Kongresowe, renowacja krzyża przy ulicy Bieżanowskiej i kapliczki przy ulicy Sawiczewskich oraz śladem europejskiej tożsamości Krakowa. Kolejna zmiana to jest zmniejszenie planu wydatków bieżących 21 848 tysięcy w zadaniu planowanie finansowe obsługa zadłużenia oraz zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 22 713 988 zł z przeznaczeniem na zobowiązania z tytułu zaliczek eksploatacyjnych, transport zbiorowy, bieżącą działalność instytucji kultury. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę, jest poprawka. No tak, to, no to pierw dyskusję, bo jest budżet. Nie widzę. Będziemy głosować, Szanowni Państwo, bo to są trzy druki, które są wnioski o wprowadzenie od razu do drugiego czytania i później od razu zaczynamy głosowania, więc bardzo proszę wszystkich radnych o przyjście na salę. Będziemy głosować. Zapraszam Państwa wszystkich radnych. Tak, tak, bo to są trzy druki do wprowadzenia do drugiego czytania. Zapraszam wszystkich radnych i po tych trzech drukach już od razu idziemy dalej głosowania. Tak, tak, otwieram. I wtedy jest ta poprawka tutaj. I wtedy odpowiem, że jest poprawka. Wpłynęła poprawka pana radnego. Bo wpłynęła wcześniej, tak. Trzy kluby gotowe. Przyjazny Kraków. Prawo i Sprawiedliwość gotowa. Tu widzę, że panie przewodniczący gotowi. Bardzo proszę. Obecny. Obecny. Dobrze. Do druku numer 1584 wpłynęła poprawka pana radnego Kality. Będziemy głosować później. Na razie głosujemy wniosek o wprowadzenie do drugiego czytania projektu z głosem za, głosem przeciw temu wnioskowi. Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za wprowadzenie do drugiego czytania projektu według druku numer 1584. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 34 osoby za. 0 przeciw. 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że Rada wprowadziła druk do drugiego czytania. Bardzo proszę panią dyrektor. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, do druku wpłynęła jedna poprawka pana radnego Adama Kality. Polega ona na zmniejszeniu środków z działu Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
rozdział 921-06 100 tysięcy złotych i przeznaczenia na również dział kultury, natomiast na rozdział 921-20 na zadanie wykonanie renowacji zabytkowych pomników parku imienia Henryka Jordana. Opinia, słucham? Tak, tak, to jest poprawka do druku 1584. Opinia pana prezydenta do tej poprawki jest negatywna. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z pań i panów radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam odbycie drugiego czytania projektu. Przystępujemy do głosowania pierw nad poprawką pana Adama Kality. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem poprawki pana Adama Kality? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 12 osób za, 23 przeciw, 2 osoby się wstrzymały. Stwierdzam, że Rada odrzuciła poprawkę. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu według druku nr 1584? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 39 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku nr 1584.